No tak, no tak. Wychodzę na scenę, wy wiwatujecie i klaszczecie, a patrzę po was i widzę same młode twarze. Dzieciaki. Przychodzicie na program pooglądać starego faceta, który będzie w sumie wrzucał na was. Młodych. Tak, bo ten program jest o was, gówniarzach. I o moim synku. Program nazywa się Stand Up Twojego Starego. I tak nazywacie swojego ojca, dopóki coś się nie stanie i nie przebiegniecie z płaczem po pożyczkę, albo jak wam się samochodzik zepsuje. Wtedy to tatusiu, tatusiu. Zero szacunku dla starszych. Tak, ale zanim się staniemy tatusiem, albo potem starym, to jak zapewne wiecie, ale tak patrząc po twarzach, to chyba część z was tylko wie, żeby pojawiło się dziecko, to musi zajść pewien proces. Czy ja to muszę tłumaczyć? Ja wiem doskonale, o czym sobie teraz myślicie. Myślicie sobie, haha, ruchanko. Otóż nie. U osób używających mózgu, podkreślam, proces ten zachodzi najpierw w głowie. A mianowicie stajesz sobie któregoś dnia przed lustrem, patrzysz sobie głęboko w oczy i zadajesz sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy chcę mieć potomka na tym świecie? Dużo ludzi się na niego decyduje i poznaje słodko-gorzki smak macierzyństwa i tacierzyństwa. I po jakichś 5 latach staje przed tym samym lustrem, patrzy sobie głęboko w oczy i mówi do siebie: ty zjebie, ty idioto pierdolony. Tak, i tą wiedzę nawet starsi i dzieciaki starają się przekazać młodszym kolegom i koleżankom. A ci młodzy koledzy, młodsze koleżanki też na pewnym etapie życia stają przed lustrem i zadają sobie to pytanie. I bam! Rok później spotykasz takich na ulicy, jak idą z gówniakiem. A mówiłem, kurwa! I nachodzi mnie teraz taka refleksja. Wracam wspomnieniami do tego mojego dnia przed lustrem. Jestem młodym, 20-kilkuletnim chłopakiem w sile wieku. Cały świat stoi przede mną otworem. Imprezy, zabawy, wyjazdy. Pracuję i jestem sam, ewentualnie z kobietą, która także pracuje. I żyjecie sobie razem we dwójkę, jak mówiłem, zarabiacie pieniądze, opłacacie czynsz i żarcie i zostaje wam kupa kasy. Świat stoi przed wami otworem. Możecie siąść wieczorem na kanapie, opierdolić film na Netflixie, a po filmie włączyć komputer, wpisać w wyszukiwarkę wakacje.pl i znaleźć sobie odjechaną wycieczkę na choćby za tydzień, bo urlop możecie wziąć w każdej chwili. Latacie po świecie, uprawiacie seks w hotelach, na rajskich plażach. I tak stajecie przed tym lustrem i mówicie do siebie: chodźmy to sobie wszystko spierdolmy i zróbmy sobie bachora, który nas uziemi na kolejne 15 lat. Jakim trzeba być tłokiem, żeby taką decyzję podjąć? Jedna taka decyzja i jest. Spotkaliście go na tym kanale. Mój synek Edzio. Kocham gówniaka, ale to dzban jakich mało. Ja nie chcę być tutaj jakoś specjalnie wulgarny w stosunku do niego, no bo to w końcu mój syn rodzony, ale z niego jest taka pizda, że on to się chyba cały myje płynem do higieny intymnej. Słuchajcie, dzieci, a szczególnie takie jak ten mój, to już jest permanentna migrena. Wracasz do domu i już na ciebie skaczą, krzyczą, wariują. Ja autentycznie idę do pracy odpocząć. Idę do szefa i mówię: szefie, jakieś nadgodzinki może? A szef, że nie, bo nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. A ja mu mówię: szefie, ale ja za darmo posiedzę. Słuchajcie, najgorsza fizyczna robota. Ale to dla psychiki ukojenie. A pozostając w temacie pracy. Kiedyś miałem marzenie. Miałem marzenie, tak jak każdy po szkole zawodowej. Chciałem założyć własną działalność gospodarczą. Nauczyć się, nie wiem, spawać, czy naprawiać rury, czy zostać elektrykiem. Mieć działalność i zbijać kokosy, ponieważ w dzisiejszych czasach specjalistów jest jak na lekarstwo i koszą grube klopsy. Ale po szkole podjąłem wielką, wielką, wielką biznesową złą decyzję. Postanowiłem mieć dziecko. I powiem wam, nic tak nie zabija marzeń człowieka jak dzieci. Z każdym rokiem wysysa z ciebie życie i ambicje. Idziesz do pracy na etat, żeby mieć dla niego więcej czasu, którego i tak nie chcesz z nim spędzać, bo masz już go dosyć. I ten bachor wysysa z ciebie resztki marzeń, planów, potencjału, który w tobie drzemał.
Bo od teraz jesteś specjalistą od zmiany pieluch, inżynierem układania zasranych pieluch w koszu na śmieci. I jak siedzisz sobie na balkonie i patrzysz na tych szczęśliwych ludzi spacerujących chodnikiem. Zakochane pary młodych ludzi, czule trzymających się za ręce. Nawet stado ptaków beztrosko przelatujące nad twoją głową, to myślisz sobie tylko, ażeby was chuj strzeli. Ażeby was tragedia życiowa spotkała. Na przykład dziecko. Słuchajcie, nie chcę gadać, że dzisiejsze pokolenie schodzi na psy. Że grają tylko w gry, puszczają bąki, jedzą fast foody i nie chcą pracować. Bo szczerze, byłem taki sam. Tak, uwielbiałem grać w gry. To była wspaniała forma rozrywki i do tej pory tak uważam. Za moich czasów osoby, które grały w gry, traktowano jak gorszy sort dziecka. To byli tacy niepopularni w szkole i tak dalej. Ale spoko, akceptowałem to z dobrem inwentarza i mogłem. A wiecie dlaczego? Bo i tak miałem wyjebane winne dzieciaki. Ja sobie po szkole wróciłem do domu, odpaliłem komputer i grałem, dopóki mama nie upomniała mnie 5 razy, żebym już kończył i dopóki w konsekwencji nie dostałem latającą patelnią, która niejednokrotnie stłukła mój kineskopowy monitor. A uwierzcie, nie jest łatwo stłuc kineskopowy monitor. Ale do czego zmierzam? Gdyby mój syn grał w gry tak jak ja kiedyś, to i może bym nawet dokupił pada i się do niego dołączył. Tak, pokazałbym małemu gówniakowi, jak się rozpierdala innych w FIFA. Jak się kosi, gdy przeciwnik szarżuje na bramkę sam na sam. Nauczyłbym go, że czasem lepiej poświęcić coś mniej cennego, czytaj zawodnika za czerwoną kartkę, aby nie stracić czegoś ważnego, czytaj bramkę. Ale nie! Mój syn przeszedł kolejny etap deewolucji komputerowej. On nie gra w gry. On ogląda na YouTubie, jak inni w te gry grają. Czajcie? Wchodzę do niego któregoś dnia do pokoju i widzę, że sobie w coś gra. Myślę sobie... No gra. Ale przyglądam się, a on nie trzyma pada. Ani myszki, ani nie naciska klawiatury. Tylko chipsy wpierdala. A na monitorze dzieje się akcja. Myślę sobie, może jakaś cutscenka, ale podchodzę, a tam faktycznie gra. No to się pytam, synu, a co ty robisz? A on mówi, że ogląda, jak inni grają w gry. Patrzę się na niego i w głowie rodzi mi się jedno kluczowe pytanie. Synku, po chuj. A on, bo oni grają, przechodzą kolejne etapy i tak dalej. Tyle to ja zdążyłem zauważyć. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Po chuj. Po chuj patrzysz na gry, jak przecież sam możesz w tę grę zagrać. A on do mnie, że tu grają profesjonaliści. No to się zdziwiłem. Jak kurwa profesjonaliści? W gry? Mówię do niego, synu, jesteś idiotą. Dlaczego patrzysz, jak inni grają, jak możesz sam grać? Ja tego nie rozumiem. I wtedy on mi odpowiedział czymś, co mnie całkowicie zbiło z pantałyku. Mówi do mnie, naprawdę tato? Ja widzę, jak co tydzień oglądasz w telewizji mecze ligowe. Dlaczego sam nie grasz? I tak mnie gówniarz zagiął i nigdy więcej nie skomentowałem, jak idiotyczne jest patrzenie, jak inni ludzie grają w gry. W ogóle internet w moich czasach, a internet dzisiaj to zupełnie 2 różne światy. Ja, jak miałem internet z Neostrady, 512 kilobitów, to ja wpisywałem w wyszukiwarkę taką frazę. Jak pokonać doktora Neocorteksa w Crash Bandicoot 2? Albo filmy erotyczne bez limitów wiekowych. Nie wiem, po co to wpisywałem, bo przecież jak się weszło na taką stronę, to wystarczyło tylko kliknąć tak, mam ukończone 18 lat. I chuj, było po temacie. Ale nie, młody ja myślałem, a co będzie jak kliknę, że mam, a tak naprawdę nie mam? Czy przez okno wpadnie oddział antyterrorystyczny? Czy tepsa zadzwoni do moich rodziców i powie im, że uważam się za pełnoletniego? I jeszcze będą mi kazać wyprowadzać się z domu i szukać pracy? No nie. Tego ryzyka nie mogłem podejmować. Kiedyś modne były blogi. Ludzie, którzy byli wybitnymi informatykami w klasie i potrafili pisać strony internetowe jakimś kosmicznym językiem,
pełnym niezrozumiałych znaczków, tworzyli swoje blogi, na których pisali o swoim życiu. Prowadzili coś w rodzaju pamiętników. Czajcie, jakie pojebane? Jakby to kogoś interesowało, ile razy jakiś nerd strzepał sobie kapucyna. Co bardziej zdolni pisali o sprawach technicznych. Prezentowali, jak coś naprawić albo zmontować i to były przydatne rzeczy. Tak było. Tak się stawało popularnym w internecie. A dzisiaj? Dzisiaj, aby być popularnym, nie trzeba nic umieć. Nic. Nada. Wiecie, że jednym z najpopularniejszych TikToków na TikToku jest dosłownie 15-sekundowy filmik, jak typiara nagrywa swoją twarz, wydaje jakieś idiotyczne dźwięki i trzęsie głową jak jakaś idiotka? Słuchajcie, trzęsie głową. Tylko. I to się stało popularne. Ale co więcej, oni jeszcze na tym zarabiają grube hajsy. To jest pojebane. Każdy 10-latek może zrobić sobie film na TikToka czy YouTube'a i przez bliżej nieokreślony algorytm stać się mega popularny. Ja tego nie czaję. Doszliśmy do paradoksalnej sytuacji, gdzie nie sprzedaje się treści, tylko formę. I to jeszcze upośledzoną formę na gówno. Ludzie nie chcą oglądać 15-minutowych czy nawet 5-minutowych filmów z treścią, bo wolą patrzeć przez 10 sekund, jak typiara trzęsie głową. Poziom skupienia naprawdę sięga dna. A teraz jak jeszcze weszła sztuczna inteligencja, to w ogóle ludzie wariują. Teraz można w sztuczną inteligencję wpisać dosłownie wszystko, a program robi całą robotę. A najgorsze jest to, że ludzie się na to nabierają. Jak ograniczonym i tępym społeczeństwem musimy być, jak ktoś generuje film, jak Elvis Presley rapuje piosenkę Eminema, a ludzie piszą w komentarzach: o matko, nie wiedziałem, że Elvis żyje i kolaboruje z Eminemem. Albo ci jeszcze głupsi piszą: ja wiedziałem, że Elvis cały czas żyje. I to też piosenka nie może być za długa, bo ludzie tracą skupienie na filmie po 20 sekundach. A wracając do faktu, że każdy może zostać gwiazdą. Kojarzycie typiarę Hak Czuj? Kojarzycie? Dla tych, co nie kojarzą, to już spieszę streścić sytuację. Jakiś gość w Stanach Zjednoczonych zrobił sondę uliczną i zapytał dwóch przypadkowych dziewczyn, czy mają jakieś swoje triki na zadowolenie faceta. Jedna z nich mówi, że bierze wacka faceta i robi na niego te Hak Czuj. Czyli tak charakterystycznie spluwa na niego. I słuchajcie, zrobili z typiary gwiazdę w Stanach. Zapraszają ją do programów, celebryci i politycy sobie robią z nią zdjęcia, czajcie? To jest popierdolone. Niesamowite, ale popierdolone. Typiara jest gwiazdą, bo zrobiła Hak Twój. Wpiszecie w Google Hawk, Hawk, jak kto woli. To oczywiście pierwsze, co się pokaże, to jest tłumaczenie z angielskiego, że to jastrząb. Ale zaraz po tym Google podpowiada Hak Czuj Girl jako internetową celebrytkę, czajcie? Kurwa, internetowa celebrytka. Ludzie się spuszczają w pracy, zapierdalają godzinami i tygodniami, nawet w necie tworzą wspaniałe i wartościowe treści, a typiara zrobiła Hak Czuj. Niesamowite. Popierdolone, ale niesamowite. To pokazuje, jak świat ewoluuje, jak zmieniają się priorytety czy nawet lęki. W latach 80. ludzie bali się, że przyszłość przyniesie wielkie maszyny jak w filmie Terminator, które przejmą kontrolę i nas zgładzą. Potem bali się, że hakerzy zblokują całą sieć internetową i wszystko padnie, łącznie z korporacjami i bankami. Teraz boimy się, że sztuczna inteligencja w końcu będzie tak dobra, że nie będą potrzebni ludzie do pracy. Prawda jest taka, że sami siebie zniszczymy. Bo jesteśmy upośledzonymi idiotami. Jeszcze wrócę na nasze podwórko, a w zasadzie na nasze blokowisko. Do mojego synka Edzia. Dobry chłopak, jak wspomniałem. Straszna pipa, ale dobry chłopak. To, co mnie najbardziej wkurza, to tato daj, tato daj. Rodzice w dzisiejszych czasach żyją tylko po to, żeby wychowywać dzieci. Musimy je rozpieszczać, fundować im wycieczki, zabawki. Kiedyś tak nie było. Mój ojciec mi kiedyś powiedział: synu, to prawda, zarabiam pieniądze,
a zarabiam dobrze. I mówi do mnie, synu, ja zarabiam pieniądze, ale nie dla ciebie. Masz swoje ręce, sam sobie zarób. Miałem 11 lat. I mówi dalej, ja zarabiam ciężko pracując i chcę je wydać na siebie. Zobaczcie, jakie piękne czasy kiedyś były. Byłeś rodzicem i miałeś ochotę wyjechać na wakacje, to oddawałeś dzieciaka do babci i wypierdalałeś na 2 tygodnie. Wyjebane. A dzisiaj? A co ty, synka nie zabierzesz? Ale wyrodny z ciebie rodzic. Kurwa, to moje pieniądze. Nie chcę ich wydawać na gówniaka, który po tygodniu wycieczki w Grecji, jak zapytasz, co mu się podobało, Akropol, Sparta, Termopile, kawał historii zwiedziliśmy, a co mu się podobało? A on, że zjeżdżalnie na basenie. Kurwa! 3 tysiaki za dzieciaka, żeby sobie pozjeżdżał na zjeżdżalni. Tak to mogliśmy iść pod blok na plac zabaw i rozłożyć mu odmuchany brodzik za 50 zł. Także co? Podsumowując, kocham swoje dziecko. Pipa, ale kocham. No, akceptuję. Jak już jest, to niech sobie żyje. To tak jak z lisem w lesie. Nie lubię, ale krzywdy nie zrobię. A wam życzę głowy na karku i szczęścia w życiu. Bierzcie udział w ankietach ulicznych. Może staniecie się popularni. Tyle ode mnie, dzięki.